dlatego że wędkarze raczej unikają lokali zamkniętych, biurek i tym podobnych rzeczy. Myślę, że to nie będzie jakieś nieudogodnienie dla Państwa. Na naszej uroczystości serdecznie witamy dostojnych gości. Prezesa Zarządu Okręgu PZW, kolegę Andrzeja Kwaudela. Dyrektora Biura Zarządu Okręgu, kolegę Krzysztofa Daniłowa. Przewodniczącego Rady Gminy Wola Okrutka, kolegę Marka Kusznerowka. Wójta gminy Wola Okrutka, pana Jana Łukasika. Członka samorządu miasta Rejowiec, pana Mirosława Zdrzęczuka. Dyrektora zespołu szkół w Woli Okrutkiej, pana Mirosława Koniecznego. Nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór, pana Andrzeja Milaniuka. Zastępcę komendanta placówki Straży Granicznej w Woli Okrutkiej, majora Sławomira Janiszewskiego. Zastępcę komendanta placówki Straży Granicznej w Bereżu, kapitana Grzegorza Niewiadomskiego. Witamy prezesów i członków zarządu z zaprzyjaźnionych kół w osobach. Prezesa Koła Wodnic, kolegę Kazimierza Kowalczyka. Prezesa Koła Rejowiec, kolegę Piotra Łoponga. Prezesa Koła Dubienka, kolegę Grzegorza Kapysia. Członka zarządu Koła Wodnik, kolegę Jerzego Solarza. Witamy również serdecznie pracowników etatowych i społecznych zarządu okręgu PZW oraz szczególnie gorąco witamy naszych wypróbowanych sponsorów. Wszystkie te osoby za chwilę wymienię. Proszę Państwa, jeszcze szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich członków naszego koła, ich rodziny, znajomych i sympatyków wędkarskich. Proszę Państwa, witamy również na naszej uroczystości prezesa Zarządu Okręgu w Zamościu, kolegę Jerzego Wiatra. Ale funkcyjnik dla prezesa nie damy. Proszę Państwa, na liście naszych gości zabrakło jednej osoby. Czekał kolega z niecierpliwością na ten jubileusz. Wiemy, o kogo to chodzi. Jest tą osobą Henryk Kozacki, zasłużony na skarbnik. Zmarł nagle 30 maja bieżącego roku. Uczcimy minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi. Dziękuję serdecznie. Proszę teraz kolegę Adama Walczuka o czytanie listy odznaczonych i wyróżnionych kolegów. Uchwałą Zarządu Głównego PZW dnia 29 czerwca wymienionym kolegom przyznano złotą odznakę PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego. Otrzymuje Tadeusz Walczuk. Proszę kolegę prezesa o pomoc w wręczaniu. Tadziu. Srebrną odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego otrzymuje Norbert Kolawo. Wymienione osoby prosimy tu. A kolegę prezesa Klaudela prosimy o wręczenie. Obok siebie stańcie, w tamtą stronę. Nie było odznaczenia. Nie musi być.
Uchwałą Zarządu Głównego PZW z dnia 29 czerwca wymienionym osobom przyznano medale za zasługi w rozwoju wędkarstwa. I są to 6 osób, tu proszę wystąpić. Krzysztof Dybek, Antoni Gołaszewski, Joanna Kozaczuk, Witold Krwacz, Wojciech Nowosielski i Andrzej Polak. Proszę te osoby o wystąpienie. Niestety miał ważne obowiązki służbowe. Kolega Nowosielski jest. Ja nie będzie łazić mnie to teraz. Zawody wygrała i za fotografa robi. Ale w plan mi wchodzi normalnie. Wojtek będzie miał najlepsze zbliżenie. On idzie, zbliża się, przekazanie połeczki. Uchwałą Zarządu Koła PZW Woli Łódzkiej chcemy teraz uhonorować naszych drogich gości, w tym sponsorów i zasłużonych członków koła. Okolicznościowym medalem wybitnym z okazji jubileuszu. Będę teraz wyczytywał te osoby. Ja bardzo przepraszam, nie będę już wyczytywał tytułów, stanowisk i stopni, tylko będzie szybciej po prostu. A do wręczenia wydali proszę prezesa Waldemara Tomczaka. Klaudel Andrzej. Pamiątkowym certyfikatem każdy ten dostanie. Chciałbym też powiedzieć, że niektórzy nasi honorowi goście są i sponsorami, ale dwóch medali nie dostaną. Jeden. Dla nie... Daniłow Krzysztof. Kusznorok Marek. Dla kolegi Jóźwiaka Leszka. Pewnie, że tak. Otrzymuje też Bodys Stanisław, ale pod jego nieobecność prosimy przedstawiciela samorządu. Konieczny Mirosław. I właśnie też dla kolegi Demczuka Aleksandra, zastępcy dyrektora. Prowadzi nam szkółkę, pozwolił w szkole. Pan Milaniuk Kazimierz. To i nie wiem dlaczego, przepraszam. Pan Andrzej Milaniuk. Tam jest, tutaj jest wszystko dobrze. Na pewno się skoro wiosny tak jest, Łopąk Piotr. Ja
Pan Jacek Kozak, ale w imieniu pana komendanta poprosimy zastępcę pana majora o odebranie i przekazanie dla nas. Proszę Zbigniew, prosimy zastępcę. Został też Dumicz Piotr, ale nieobecny. Nie wiem dlaczego. Młynarski Krzysztof, nie zwróciliśmy uwagi. Nie ma. Kowalczyk Kazimierz. Solarz Jerzy. Wesołowska Bożena, nasza księgowa. Poczekaj chwilkę, Magdy nie ma. Dostała też nowicka Magda z zarządu okręgu. Pani Bożenie to wręczamy. Grzywna Maria. Uhonorowaliśmy też Kozaczuk Joannę, ale wręczymy to. Teraz sponsorzy, bo tam już też byli sponsorzy, którzy dostali takie pozytywne pokłady. Walaszek Zbigniew. Czy od państwa darażów jest ktoś? W każdym razie też dostali sklep od pana Szeligi. Nie ma. Andrzej Demecki. Jolanta. Od państwa Misiurskich. Od państwa Szutów. Szutów nie ma nikogo. Ale jest przedstawiciel. Jest Damian. Przedstawiciel rodziny to przedstawiciel. Przepad. Damian! Damian! Damian Szuta! Za chwilę. Zajeść tutaj! Ty nie. Zaskoczony trafił. Proszę przekazać to. Proszę podziękować. Anna i Radosław Lipę. Brawo. Przetopimy na te, na główki do chaty. Nowosielski Wojciech. Polak Andrzej. Kierownik naszej szkółki. Dyrektor. Dyrektor. Kupisz Marek. O. Każdy wyniósł dostał za każde porażenie na budzie. Kozaczuk Henryk, to było przewidziane, także możemy rozumieć. Bałdyński Bartłomiej. Dybek Krzysztof. Brawo.
że wylosował to, nie? Tak. Bez namaszania mam medal. Walczy Tadeusz. Głaszewski Antoni. Oni się zmieniają, widzisz? Tak jest. Wszystko je wie. To jest tak piła, że skończyła. Kiełbasa spalona. Uratowałam cię. No, dziękuję. Iwaniuk Maria. Ty, ale odznaki dostanie. Zobacz, że chyba co nie idą. Muszę faktycznie Wojtka tą półkę zamówić. Wajkowski Tadeusz. Brawo. Jeszcze przeczytam, bo otrzymali takie osoby, a ich nie ma. Kowalski Ryszard, Ptaszyński Artur, Kondraciuk Marek, Stasiejko Arkadiusz, Facz Witold i Serafin Antoni. Z tym osobą wręczymy. Brawo. 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 Brawo.